Jeżeli jesteście ciekawi, co się wydarzyło, to tu gdzieś zakładka Wam się otworzy, a powiem Wam, że fajnego newsa odnośnie maseczek mam. Fajnie mi się sprawdza pewna rzecz, rewelacyjnie nawet bym powiedziała, więc wpadajcie. I wpadajcie w ogóle na live. Live w poniedziałki, w piątki o 10:30. Mam jeszcze 5 minut. Natomiast środy i czwartki są ruchome, w tym sensie, że są live albo nie ma ich, w zależności od tego, czy mam coś ciekawego Wam do przekazania, i to są najczęściej takie, wiecie, story, historie, relacje z terenu, środy, czwartki. Wpadajcie koniecznie, przywitać się, powiedzieć hejka, będzie mi zawsze miło. Także zaczynam nowego vloga, mamy poniedziałek, ruszamy z nowym vlogiem, z Wami widzę się później, a ja zmykam na live'a. Powiem Wam, że w ogóle faza u mnie cynamonowo, ryżowo, czyli barowo, mleczna, nadal sobie kopę zrobiłam. Pokażę Wam. Chwila. Patrzcie. Dzisiaj przy biurku, bo mam sporo do ogarnięcia. A, i tak jem lewą ręką. Lewą ręką jem i zupę też jem lewą ręką, żeby pobudzać półkulę lewą. To dla kreatywności. Dobrze jest rozwijać dwie półkule, czyli w ogóle też dwie dłonie, tak? Żeby były dwie sprawne. Tak naprawdę, bo zafiksowujemy się na prawej ręce, a lewa zostaje taka bierna, więc dobrze jest ją też jakoś aktywować. I ja, nie wiem, z 3 lata temu? Albo z 5 lat temu? Już nawet nie pamiętam, słuchajcie. Zaczęłam świadomie to robić na początku. Wychodziło mi to różnie, zupy, tak się na mnie patrzy i tak dalej, a teraz robię to zupełnie odruchowo, no, serio, lewa ręka, dla równowagi i dla lepszego rozwoju. Nigdy nie jest za późno, słuchajcie, nigdy, wszystko jest tu, główka pracuje. Takie zakupy to pokazuję, jak ktoś tutaj jest pierwszy raz na kanale, to zakupy takie kosmetyczne najczęściej pokazuję w live'ach w poniedziałki, w piątki. Także nie będę się tutaj rozkminiać, co kupiłam, ale bardzo się cieszę. Natomiast słuchajcie, jest bardzo duże wyprzedaże, są w rezerw, swetrów i tak dalej. Wiecie co, już się kusiłam. Tu gdzieś w przebitkach może Wam pokażę taki fajny sweter w takim kolorze, wiecie, miodowym, ale tak sobie pomyślałam, kurczę, czy naprawdę potrzebuję swetra? On miał taki golf, wiecie. No a teraz naprawdę siłą rzeczy to nawet szaliki takie cieńsze, nie? Więc mówię, kurczę, no, a ja i tak jestem bardziej taką, wiecie, wyznawczynią, że żeby krótki rękaw, na to jakaś bluza, wiecie, czy tam coś takiego narzutkowego bardziej, a te swetry, no fakt, no 39 zł, ale no i będzie mi leżał cały rok, a za rok to ja nie wiem, jak ja będę wyglądać i co mi się będzie podobać. Ale kupiłam, słuchajcie, to. Kosztowało to właśnie na przecenie 9,99, to jest bardzo fajne, a nie wygląda, zobaczcie, to jest taka, o. Ja mam taką i też z rezerw, taką szaro, w niebieską panterkę, może kojarzycie, w niektórych filmach miałam. I ona jest trochę krótsza, mega mi się fajnie to sprawdza. Wiecie, czy krótki rękaw nawet założę i do tego to, żeby ręce nie marzły, to mi się bardzo dobrze sprawdza. I taki fajny, ładny, szary kolor, wiecie, za 10 zł, więc mówię, nie, to wezmę, bo to czy na rower, wiecie, właśnie pójść wczesną wiosną, czy późnym latem, to zawsze ręce, wiecie, czy samochodem, jak przymrozki rano, czy wieczorem, to zawsze, to jest fajne, to bardzo dobrze mi się sprawdza. Dobra, idę, dobra, to będę się jeszcze później odzywać. Słuchajcie, tutaj, no bo to taka przestrzeń jest, tak wieje, że szok. Powiem Wam, że wykupili mi bawarkę. Żadnego palucha, bułki, bawarki nie ma, więc jestem zmuszona. O, chmury, słońce. Jestem zmuszona jechać do Maka. Słuchajcie, niestety zmuszona zostałam do
pojechania do Maka. To jedziemy. Także niestety wylądowałam. Dobra. Smacznego. Tak się patrzą, a sami mają, kurde, a patrzą, co niosę. Słuchajcie, Boże, jaki ruch. Jest jakaś szkoła, jakiś dzieciaki. Jezus Maria. Wszyscy do Maka. Nie wiem co, come on. Czy to ferie są? Czy to ferie? Nie wiem skąd tych dzieciorów tyle, słuchajcie. Nie wiem co jest tam. Ale słońce ładne wyszło. Wow. Tu jest też Mac Drive, ale słońce... Ja dupsko zawsze ruszam, tyle wam powiem. Muszę to spakować, se. Słuchajcie, jest takie słońce, że naprawdę muszę być w kapturze, bo po boku nawet mi świeci słońce. No tak tutaj daje. Nie było gdzie postawić, więc piję latę. Jeszcze z bałwankiem, nie skończyło im się. Powiem wam, że jakoś mi smakuje. A dawno nie byłam z McDonalda. Z tego co pamiętam, to średniego sortu, ale wiecie, że to też zależy, kto robi. No. Nie mam nic do Hindusów, ale słuchajcie, jak tutaj w tym McDonaldzie jest jakby hinduska obsada w większości przy kawie, to serio nigdy mi nie smakuje. Zawsze jest jakaś taka za lekka, za bardzo słodka, pomimo że ja nie słodzę. Wiecie, i nic, ale nie wiem, to mleko jest jakieś, to jest jakieś za słodkie, naprawdę. Jak robi, nie wiem, tak zauważyłam, bo wiecie, widzę tam tak za ladą, kto tam robi, kto ma swoje stanowisko w tym czasie akurat, kiedy robią kawę, nie, bo mają swoje stanowiska, tak? Pewnie co godzinę się zmieniają, ale jak zawsze jest obsada hinduska, przy kawie, to ona nigdy mi nie smakuje. Naprawdę. No i wziąłam sobie wrapa z bokiem. No i a propos tych dzieciorów właśnie, to ja nie wiem. Może sobie ręce trochę przetrę. To nie wiem, czy to ferie, czy taka, wiecie, oblężenie, jakieś wycieczki, coś. Nie wiem, o co kaman. Tak, teraz żadnej chusteczki nie znajdę, bo oczywiście po co? One są ładne, takie ładnie pachną w ogóle. Ale tutaj mnie nic nie widzicie, ale sorry, no naprawdę taki mamy klimat, że tu z każdej strony jakbym nawet zdjęła, to by mi w oczy świeciło, więc sorry. Zagryzam i jadę. Powiem wam, że ja hamburgerów to odkąd pamiętam, przecież ja pamiętam czasy, kiedy McDonald's był jeden w Warszawie, w Śródmieściu, jako tam relaksu, więc słuchajcie, ja naprawdę jestem stara w tym sensie. I ja nigdy Fishmaka kiedyś jadłam, bo akurat w tym czasie, kiedy wchodził McDonald's do Polski, to ja byłam wegetarianką. I wtedy Fishmaka jadłam i nie zasmakowało mi
Jedynym gościem, jak byłam, to z koleżankami, owszem, to piłam szejki albo po prostu frytki. A odkąd weszłam w rapy, to przyznaję, że od czasu do czasu lubię sobie, mam smaka na wrapa, wiecie. Ale hamburgery to nie są moje bajki. To nie są moje klimaty, słuchajcie. No to zawsze jest taki naleśnik, tak? Kurczak, tutaj bekon jest, sałatka, pomidorki. Ciepłe. Dobra. Nie będę was zanudzać. Jeszcze tu chapsnę kilka razy. No. I odezwę się. Będę jechać. To widzimy się potem. Dobra. Słuchajcie. Jak od czasu do czasu zjemy, to naprawdę nie umrzemy od tego. To jest wyznacznik naszych czasów, śmieciowe jedzenie. Więc trzeba się też przystosować. Nie tylko, wiecie, piór czysty i tak, i tak dalej. O. Grunt to balans, przystosowanie. Zdrowo, ale czasem zaburzyć, żeby, wiecie, nie stać się taką osobą w bańce eko, bo nie żyjemy w niej. No niestety. Także odezwę się później. Wyglądam zajebiście, co? Chyba będzie miniaturka. Dobra, no, no. Mamy środę, słuchajcie. Tutaj się dużo rzeczy wydarzyło, ale tak chciałam się tylko odezwać i powiedzieć wam, że środy mam zawsze takie wyzwaniowe. Czyli to jest taki dla mnie trudny dzień, jeżeli go przetrwam, to się dobrze kończy, ale jest dość trudny, więc zawsze sobie robię jakieś takie wyzwanie. I właśnie kręciłam taki filmik, którego jeszcze nie było na moim kanale i w ogóle na kanałach rzadko się zdarza polskich, żeby widzieć takie tutoriale. No i zrobiłam sobie takie wyzwanie, więc jeżeli tego vloga teraz oglądacie, to na pewno jeszcze nie ma go na kanale, bo ja będę go składać dopiero, ale już niebawem pojawi się, więc jeżeli jesteście ciekawi, co tu się stało, jak to się stało i o co tu chodzi i jak to się będzie prezentowało, taki filmik, no to czekajcie. Jutro widzę się z wami na live, bo jutro jest tłusty czwartek, więc pójdziemy w teren poszukać jakichś pączków. Tak naprawdę to ja mam ochotę na jakąś bezę, więc wpadajcie na live'a, tutaj wam podlinkuję, bo na pewno się odbył. No, a ja będę się odzywać jutro. Także środy wyzwaniowe. Słuchajcie, ciąg dalszy. Live'a skończyłam. Pączek mi wypadł. Więc teraz dziś będę szła po drodze w parku. To podrobię, wiecie, jakimś wyłąbką. Bo szkoda, nie? Będę się odzywać później. Chyba widzę kaczuchy, może zjedzą tego pączka. Chyba im dałam tego pączka, żeby mi upadł, słuchajcie. Dobra. Kaczuchy będą miały tłusty czwartek. Zobaczcie, jaką imprezę zrobiłam. A zobaczcie, jak mało tutaj jest tego nadzieja. Wow, w ogóle nie ma. Zobaczcie, jak się już zleciały. No, imprezkę mamy. Tłustowo-czwartkową. Ale zobaczcie, nadzieja to tu prawie nie ma. Wracam z imprezki, kaczki, gołąbki. Jeden to w ogóle, wiecie co, nie miał tych pazurków, łapków. Znaczy łapki miał, ale stópek jakby nie miał.
super imprezka. Widzicie, to też jest takie moje podejście, słuchajcie, do życia. Wypadł pączek, widocznie się należał ptaszkom, które miały tłustą, wiecie, porę taką, no, popołudniową, prawie że obiadową. Tłusty czwartek dla kaczek, że tak powiem, i innych latających stworków, dla innych latających ptaszków. Także, słuchajcie, bo nie ma w życiu tak, żeby coś się działo bez przyczyny. Pączek wypadł, bo miał wypaść. Słuchajcie, zabrałam się za sprzątanie, taką segregację. W ostatnim vlogu widzieliście, że kupiłam sobie taką w TK Maxie mniejszą szafeczkę, ale i ona miała właśnie tutaj stanąć. Natomiast plany się zmieniły. Znalazłam dla niej nowe zastosowanie, o którym nawet nie przypuszczałam, bo ona miała mieć inne zastosowanie. Natomiast Tom z sypialni przeniosłam tu, bo niestety nie mam toaletki, wiecie, z lustereczkiem toaletki. Nie mam tyle przestrzeni na to. No wiecie, planowanie nie wyszło, w tym sensie, że była przestrzeń jakby zarezerwowana na toaletkę, natomiast ja wybrałam, że przestrzeń wybrałam i nie. Trudno to powiedzieć, słuchajcie, bo chciałam mieć jedno i drugie, taka jest prawda. Ale okazało się, życie mi pokazało, że jak wybrałam to drugie, no to już na to pierwsze nie starczyło miejsca. No dobra, nie rozwodząc się, przeniosłam to z sypialni, bo stwierdziłam, że tutaj jest moje biuro dowodzenia, więc i tutaj będzie toaletka. I trzeba dla niej znaleźć miejsce. To jest, słuchajcie, pudełko, które jest ze mną. Na moim kanale jest, nawet jak sprzątam toaletkę, wtedy się pozbywałam rzeczy, które są testowane na zwierzętach. Teraz mam do tego troszkę inne podejście. Nie to, że nie zwracam uwagi, ale to jest szerszy temat. O tym możemy sobie pogadać, jak chcecie, ale w każdym razie mam tutaj kosmetyki, które chciałabym sobie posegregować, popatrzeć, co mam. Wiecie, przy przeprowadzce to różne rzeczy zabrałam ze sobą i w ogóle będę chciała to też wykorzystywać w filmikach. No i tutaj, żeby znajdowały się też nowości, o których będę Wam mówiła i tak dalej. Po prostu taka segregacja. Niesamowite jest to, że to pudełko jest, słuchajcie, z Glam Shopu. Ono ma już chyba 3 lata i bardzo dobrze się sprawdza. Także może cienie nie za bardzo umiem ich stosować jeszcze. Natomiast szafeczka, nawet nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. To było z Glam Shopu, no. Ale do czego w ogóle? Po co Wam to pokazuję? Widzicie tu szmineczki. Mam takie te, więc no tutaj wszystko. O, zapomniałam, że mam właśnie ten rozświetlacz. No bo wiecie, w łazience też mam kosmetyki. Tam jest, w łazience jest, wiecie, pielęgnacja, są podkłady, tak, gąbeczka, którą się myje za każdym razem. Ale tutaj jest większość takich kolorowych rzeczy. O, ale ten rozświetlacz bardzo fajny, którego trzeba wykończyć. O tym zapomniałam, ale tak naprawdę tutaj jeden został. To jest też właśnie Angel Wings. To jest Vibo? Kobo. O, zobaczcie. Także, o, tu mam The Balm resztki. Tutaj jakieś coś tam rozsypane. O, tu kuleczki z Oriflame, które chcę zacząć tak bardziej używać, które nie za bardzo mi się sprawdzają. Ale do czego? Co chciałam najważniejsze powiedzieć? Słuchajcie, jest na moim kanale nawet test, no bo używałam Michel Cushion. Z takim, wiecie, o, z tą gąbeczką. Ale chodzi mi o to, że żałuję właśnie i też w tym teście, który jest na moim kanale, mówię o tym, że szkoda, że tutaj nie ma lusterka. Wiecie, tutaj o, trochę się odbijam, ale to nie jest lusterko. A co tutaj jest? Ej! Właśnie takim pęsetką. Ale jaja będą. Ej, no! I nikt z Was mi tego nie powiedział, że tu jest lusterko?
Ej, ja muszę zobaczyć, kiedy nakręciłam filmik z Miszą Kuszem, bo to jest po prostu sztos. Ja... Co Dziniusiu? Ja sama siebie, słuchajcie, czasami zaskakuję. I po prostu... Ja pamiętam, jak w tym filmiku narzekałam, że szkoda, że tutaj nie ma lusterka. Jest! I powiem Wam, ale powiem Wam, że ja patrzyłam na innych... Tak mi się wydawało, że patrzyłam mało, która z polskich youtuberek właśnie Miszę Kuszon testowała, ale jak testowałam, to wydawało mi się, że nikt akurat na to nie zwrócił uwagi, nikt nie wspomniał w filmiku, że jej, ile tych filmów zrobiłam od tego czasu. Wiecie, że nikt nie wspomniał o tym. Ja nie mogę. Dokładnie Wam powiem, kiedy to było. Słuchajcie, po prostu, a ja mówię, o, bo tutaj takie zamazane, no szkoda, że nie ma lusterka. Ja, to musiało być troszkę dalej. No gdzie to jest? Ja nie mogę. To o, jest. I? Dokładnie mówię. No. Słuchajcie, podlinkuję Wam ten test. 4 lipca 2018 roku. Rok to będzie więcej niż rok. Więc myślę, że on, że będę go musiała po prostu wymyć. No, bo to jest 4 lipca 2018 roku. Więc ja właśnie dlatego też trzymałam tak długo, bo bardzo był wydajny. Ale... Zawsze właśnie myślałam, że to pudełeczko mi się później przyda. Sprzyda. Że to pudełeczko mi się przyda, bo mi się bardzo zawsze podobało, że ono jest takie, wiecie, białe, dobrze ten i zawsze można, nie wiem, tutaj sobie nawet też w takim układzie, nie wiem, trochę podkładu i wiecie, gąbeczkę, no znajdę zastosowanie, znajdę, ale teraz patrzcie ten myk, patrzcie, co się dzieje, magia. Powiedziałam, że szkoda, że nie ma lusterka. Widzicie to? Jest lusterko. I powiem Wam, że uważaj, czego sobie życzysz. Chciałam mieć lusterko, mam lusterko. Nie mam nic więcej do dodania. A teraz tym bardziej ono będzie, wiecie, bardziej przydatne, bo jak coś innego będę używała, to będę miała już lusterko. No jest... Wiecie, jakie jest moje przesłanie? Pomimo, że robicie coś 10 razy i myślicie, że już wiecie, jak to robić i co robić, to uwierzcie mi, że zawsze się znajdzie inny sposób, może ciekawszy i może Wam dać więcej do myślenia, do rozwoju, do stosowania. Więc ostatnio uczę się tego, że researche, cofanie się, sprawdzanie swoich informacji sprzed lat, weryfikacja, nowe wgranie, update, to jest coś, co nas szybciej popycha do przodu. A propos tego lustereczka, zobaczcie, taka mi przyszła myśl, że czasami po prostu mamy coś na wyciągnięcie ręki, a nie widzimy, bo coś małego nam przysłania. Coś tak małego mogę mieć przed nosem i może mi przysłaniać to, co tak naprawdę już mam. W ogóle teraz, słuchajcie, myślę o tym, że wiecie, co mi też przyszło do głowy? Mi tak dało do myślenia, że tak często w życiu po prostu tylko jakiegoś takiego okruszka brakuje nam, żeby zobaczyć, co tak naprawdę jest i tak naprawdę to, czego szukamy. A my tego nie widzimy, a mamy to na wyciągnięcie ręki. Ale z drugiej strony tak myślę, że czasami tak się dzieje, bo w tamtym momencie nie było aż nam to tak potrzebne i nie docenilibyśmy tego, gdybym to wcześniej odkryła, albo zużyłoby się szybciej, albo cokolwiek innego. A teraz to pudełeczko będzie miało inne zastosowanie, z lusterkiem, które może bardziej jest mi potrzebne.
A tak naprawdę właśnie nawiązuje do tego, że czasami mamy coś już, a nie doceniamy tego, bo nie widzimy, ile to siły już nam daje. O, nawet Jean się odezwał. Pewnie ktoś tam się plącze. Gina, także słuchajcie, wszystko. A nawiązując do tego, słuchajcie, życie daje nam to wszystko, czego potrzebujemy w danej chwili. A nawet i więcej. Tylko kwestia jest tego, czy my to dostrzeżemy. Odezwę się później. Słuchajcie, kończę tego vloga dla Was, tygodniowego. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, jak tam Wasze nastroje. Ja zmykam, bo już mam lekkie opóźnienie. Przeważnie live'y zaczynają się w poniedziałki, w piątki o 10:30, więc wpadajcie, zobaczcie, co za nowości w tym piątkowym live'ie się pojawiły. No i wpadajcie na żywo też. A jak macie jakieś, wiecie, prośby, kiedy byście chcieli, żeby o której godzinie był taki live, to piszcie. Ja wtedy jestem w stanie to zmienić. No jeżeli nie mam od Was, wiecie, feedbacku, zwrotnej informacji, to działam tak naprawdę w ciemno. Nie ułatwiacie tego. To trzeba przyznać. Jesteście w tym dobrzy. Miłego, bez względu, kiedy to oglądacie. Widzimy się niedługo w następnym. Ja zmykam na live'a.